Wytłumaczę Wam, jak rozwiązać tą nierówność wymierną. Zaczynamy od założeń, czyli to, co stoi pod kreską ułamkową, musi być różne od zera. No to przenosimy tą czwórkę na prawo, czyli x kwadrat ma być różny od 4. Czyli x ma być różny od 2 i x ma być różny od minus 2. Czyli piszemy sobie dziedzina liczby rzeczywiste z wyłączeniem minus 2 i 2. Co teraz robimy? Jeżeli po lewej stronie mamy wszystko na wspólnej kresce ułamkowej, po prawej stronie mamy 0, to my mnożymy obustronnie razy x kwadrat minus 4 do kwadratu, razy mianownik do kwadratu. I mamy tak, x minus 7 razy x plus 1 przez x kwadrat minus 4 razy x kwadrat minus 4 do kwadratu większe bądź równe 0, bo 0 razy x kwadrat minus 4 do kwadratu to 0. Dobrze, no to zobaczcie, ten kwadrat skróci się z tym x kwadrat minus 4 i mamy x minus 7 razy x plus 1 razy x kwadrat minus 4 większe bądź równe 0. Tutaj mamy wzór skróconego mnożenia a kwadrat minus b kwadrat, czyli piszemy a minus b razy a plus b. Tak, mamy a kwadrat minus b kwadrat, czyli a minus b razy a plus b. I teraz przyrównujemy każdy z nawiasów do zera. Czyli tutaj x równa się 7, tutaj x równa się minus 1, x równa się 2 i x równa się minus 2. Teraz zaznaczamy na osi. Mamy tak, minus 2, minus 1, 2, 7, tak? Tutaj mamy nierówność podwójną, ale z dziedziny wypadły minus 2 i 2. Minus 2 i 2 mamy kółeczko otwarte, a tutaj mamy kółeczka zamalowane. Jeżeli byśmy wymnożyli sobie wszystkie x-y i jeżeli, słuchajcie, to, co stoi przed x do czwartej w tym wypadku jest dodatnie, rysujemy od prawej od góry, jeżeli byłoby ujemne, rysujemy od dołu od prawej. No to my mamy x do czwartej, czyli 1x do czwartej, jedynka jest dodatnia, więc rysujemy od góry. Krotność wszystkich tutaj rozwiązań jest, słuchajcie, nieparzysta, więc przechodzi. Gdyby była parzysta w którymś wypadku, to by się odbijało. Dobra. Większe bądź równe 0, czyli to, co nad osią. No i zapisujemy odpowiedź. X należy od minus nieskończoności do minus 2 suma. Od minus 1 do 2 suma od 7 do plus nieskończoności. I zapraszam Was tutaj, w opisie znajdziecie całe playlisty, które mam nadzieję, że pomogą Wam w nauce. A jeżeli film Wam się podobał, dajcie łapkę w górę, napiszcie miły komentarz, będzie mi bardzo miło. Zapraszam Was na app.matematykagryzie.pl. Znajdziecie tam mój pełny kurs krok po kroku od zera do szkoły podstawowej, do szkoły średniej, kurs do egzaminu ósmoklasisty, kurs do matury podstawowej i rozszerzonej.